Rozdział 19. Błędy tańczą. Usterka to krótkotrwała anomalia lub zakłócenie w systemie, często naprawiające się samoistnie, co czyni ich rozwiązanie bardziej skomplikowanym. Termin ten jest powszechnie znany w przemyśle komputerowym i elektronicznym, gdzie odnosi się do chwilowych problemów w funkcjonowaniu układów, a także wśród graczy w grach wideo. W kontekście muzyki Godra, zwłaszcza w gatunku ambient, pojęcie glitch nabiera specyficznego znaczenia. Glitch w muzyce odnosi się do celowego wprowadzania błędów, zakłóceń czy nieprzewidywalnych efektów dźwiękowych do kompozycji. To świadome wykorzystanie usterki jako narzędzia artystycznego nadaje utworom unikalny charakter i atmosferę. Godra eksperymentuje z tym podejściem, używając glitch jako kreatywnego elementu w swoich utworach ambient, prowadząc do powstania nieoczekiwanych, a często fascynujących efektów dźwiękowych. Glitch staje się integralną częścią twórczości Godra, przyczyniając się do unikalnego brzmienia i stylu artystycznego w gatunku ambient. Wydanie albumu Death Notes for Dead People zbiegło się z doniosłym wydarzeniem. 11 listopada 2019 urodzinami matki artysty. To połączenie miało głębsze znaczenie w kontekście świata, który Godra tworzył. Dzień narodzin bliskiej osoby stał się datą narodzin nie tylko jednostki, ale również nowego muzycznego dzieła. Label Godra Music Promotion postawił sobie za zadanie podejmowanie eksperymentów muzycznych, łącząc różnorodne gatunki, takie jak ambient, noise, drone minimal, soundscapes, a nawet medytacje. Błędy, przypadki i nieprzewidywalność, te elementy stały się niezastąpionymi atutami i rdzeniem tworzenia na Godra. Artysta podkreślał, że są one kluczowe w procesie tworzenia, stanowiąc inspirację do poszukiwania nowych brzmień. Początki tego muzycznego eksperymentu sięgały okresu wakacji 2018 roku, kiedy to próbki gitar z efektami nagrywano w Burgenlenfeld, Bayern, Niemcy. Cała magia jednak rozkwitła pod rękami Michała Siano Podsiadłego, który podjął się edycji, miksu i masteringu w swoim studiu w Tychach, na Śląsku, w Polsce. To właśnie tu, wśród dźwięków, narodziła się nowa muzyka Godra. Okładka albumu, stworzona przy użyciu zdjęć z DIY oraz własnoręcznie przygotowanych makiet logotypów w 3D, autorstwa Marka Piórko, była unikatowym dziełem sztuki. Okładka nawiązywała do #też Glitch Party, mini filozofii glitchów, czyli niedoskonałości wywołanej błędem systemu lub programu, co stało się inspiracją do eksperymentów przy tworzeniu materiałów wizualnych do albumu. Jednym z najbardziej charakterystycznych utworów był 8 Madness Remix. Tytuł ten odnosił się do kultowej bitmaszyny z lat 90. Roland TR-808. Drum beats użyte w nim to nie tylko dźwięki, lecz także hołd złożony temu instrumentowi. W utworze wykorzystano także Volca FM, sekwencer, który dla melomana kojarzył się z czołówką zmienników. Godra podzielił się fascynacją eksperymentem z własnym sprzętem, łącząc 3 20-watowe combo, efekty i looper w różnych konfiguracjach na dwóch pedalboardach. Serce i źródło sygnału zawsze stanowiła gitara elektryczna. Wszystkie dodatki towarzyszące muzyce to efekt warsztatu i kunsztu aranżacyjnego Michała Podsiadłego. Kolejny raz udowodnili, że kolaboracja między twórcami, wzajemne zrozumienie i odczytanie znaczenia dźwięków mogą nadać muzyce zupełnie nowe znaczenie. W tym rozdziale odkrywamy, że studium przypadku może być inspiracją do stworzenia czegoś wyjątkowego. Błędy też tańczą. Nagrajmy to. Stało się nie tylko hasłem, lecz prawdziwym manifestem twórczym Godra. Błędy, przypadki, nieprzewidywalność to nie tylko atuty, lecz fundament, na którym zbudowano niepowtarzalny album Death Notes for Dead People. Rozdział 20. Spacer z muzyką ambientową na słuchawkach. Godra postanowiła, że dzisiaj będzie inny dzień, a zamiast rutynowego spaceru po ulicach miasta zabrała ze sobą słuchawki i włączyła delikatne dźwięki muzyki ambientowej. Wiedziała, że to będzie inny rodzaj spaceru, pełen subtelnych doznań dźwiękowych i naturalnych odgłosów otoczenia. Szesz Spacerniak, jej ulubiony hashtag na mediach społecznościowych, stał się terenem eksploracji z dźwiękami natury splecionymi z elektronicznymi dźwiękami ambientu. Godra ruszyła w stronę okolicznych szlaków turystycznych, gotowa na unikalne doświadczenia, jakie przyniesie ta muzyczna podróż. Z każdym krokiem dźwięki trawy szumiącej pod butami i ptaków śpiewających w koronach drzew mieszane były z elektronicznymi falami dźwiękowymi.
To było jak podróż w inną rzeczywistość, gdzie przyroda i sztuka harmonizowały ze sobą. Spacer z muzyką ambientową otworzył przed Godrą nowe perspektywy. Zauważyła subtelne niuanse dźwięków natury, które wcześniej umykały uwadze. Trzask liści pod stopami, szelest wiatru w gałęziach, odgłosy strumieni. Wszystko to stało się głębsze i bardziej intensywne dzięki muzyce, która przewiewała się przez słuchawki. Dodatkowo muzyka ambientowa sprawiła, że spacer stał się bardziej medytacyjny. Godra oddała się chwilom spokoju, zanurzając się w dźwiękach, które prowadziły ją przez zakamarki natury. To był czas refleksji, w którym otoczenie i muzyka stworzyły spójną całość, kształtującą unikalne doświadczenie spaceru. W miarę jak Godra przemierzała szlaki, odkryła, że spacer z muzyką ambientową nie tylko relaksuje, ale także inspiruje. Dźwięki elektroniczne łączące się z naturą tworzyły atmosferę, która pobudzała jej kreatywność i wyobraźnię. Przez chwilę poczuła się jak bohaterka filmu, wędrująca przez malownicze pejzaże dźwiękowe. Na koniec spaceru, kiedy Godra zdejmowała słuchawki, miała świadomość, że doświadczyła czegoś wyjątkowego. Spacer z muzyką ambientową na Spacerniak stał się dla niej niezapomnianą podróżą dźwięków i przyrody, otwierającą nowe perspektywy na codzienne chwile spokoju i refleksji.